Podczas obrad 6 sesji Rady Powiatu Ostrowskiego rajcy powołali komisję konkursową, która wybierze nowego kandydata na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej. Od marca, po rezygnacji ze stanowiska poprzedniej dyrektor, obowiązki te pełni Artur Wnuk, który dotychczas zajmował stanowiska kierownicze w Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku. Zgodnie z ustawą i rozporządzeniami, w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami dyrektora wybiera się w drodze konkursu, a komisję konkursową powołuje organ prowadzący. Rada postanowiła wybrać swoich 6 przedstawicieli: starostę Zbigniewa Chrupka jako przewodniczącego oraz członków: wicestarostę Józefa Rostkowskiego, skarbnik powiatu Małgorzatę Konrad, przewodniczącą Rady Powiatu Dorotę Subdę oraz lekarzy: Teresę Kuropatwę i Ewę Uścińską. Wiceburmistrz Ostrowi Daniel Choinka będzie członkiem komisji jako przedstawiciel Społecznej Rady Szpitala. Jednogłośnie wprowadzono zmiany w budżecie 2019 roku oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 2 milionów złotych na odbudowę drogi powiatowej w Wołdakach Polonii. Po kilku latach zwiększono również dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kolejne 50 tysięcy złotych. Rada zapisała także środki w wysokości 1 miliona złotych na krótkoterminową pożyczkę dla Ostrowskiego Szpitala na bieżące wydatki. Później jednogłośnie przyjęto szereg uchwał związanych z reformą systemu edukacji. Przekształcające powiatowe 3-letnie licea ogólnokształcące w 4-letnie, a 4-letnie technika w 5-letnie szkoły. Na koniec spotkania Rada podjęła stanowisko w sprawie budowy stacji paliw przy kościele pod wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Sprzeciwia się w nim inwestycji w takim miejscu ze względu na bliskość zabytków, obiektu kultu religijnego oraz szkół.